Praca w policji to wielkie wyzwanie i nieprawdopodobne poświęcenie. Była funkcjonariuszka postanowiła ujawnić najbardziej wstrząsające sekrety, o których nikt nie miał pojęcia. Każda praca to spory wysiłek fizyczny, czy też psychiczny. Nie da się zaprzeczyć, że praca w służbach mundurowych łączy za sobą te dwa obciążenia, dlatego, jak nie trudno się domyślić, pozostają w niej tylko najwytrwalsi. Historie, jakich doświadczają funkcjonariusze, niekiedy zapadają im głęboko w pamięci. O wielu rzeczach zwykli cywile nawet nie mają pojęcia, a prawdę postanowiła ujawnić była funkcjonariuszka, która zdradziła najmroczniejsze sekrety. Była policjantka ujawniła tajemnicę swojej pracy. Nie mieści się w głowie w rozmowie z Magdą Omiljanowicz w książce Mistrzyni kamuflażu. Jak piją Polki 42-letnia dziś Lucyna postanowiła opowiedzieć, jak tak naprawdę wygląda praca w policji. Zdradziła szczegóły, o których zwykli obywatele nawet nie mieli pojęcia. Okazuje się, że wraz z podjęciem pracy w służbach zaczęły się u niej problemy z alkoholem. Miała wówczas zaledwie 20 lat, teraz jest niepijącą od 22 lat alkoholiczką. Miałam 20 lat z hakiem i tam było wielu kumpli do picia. Nikt za to nie karcił ani nie karał. Mało tego, komendanci pili razem z nami. Piło się tam dużo, bardzo dużo, a przede wszystkim było na to przyzwolenie, przyznała szczerze. Czterdziestodwulatka wyznała, że nie wie, kiedy się uzależniła, tłumacząc, że granica między towarzyskim piciem, a uzależnieniem jest bardzo cienka i łatwa do przekroczenia. Wyjaśniła, że każdego dnia, po służbie, na komendzie pojawiała się butelka do wspólnego wypicia, tak dla rozluźnienia. Przyznała także, że pogodzenie pracy z alkoholizmem nie jest wcale tak trudnym zadaniem. Nie pijesz od samego rana. Albo pijesz, ale tylko piwo, wyznała dodając, że zdarzyło jej się przesłuchiwać zatrzymanego i w międzyczasie popijać szklaneczkę wódki z kolą. Wyjaśniła także, że na komendzie picie nie było tajemnicą, a funkcjonariusze strzegli siebie nawzajem. Nasz komendant po pijaku sturlał się ze schodów. Drugi latał pijany po korytarzu z odbezpieczonym pistoletem, dodaje. Praca w policji zniszczyła dzieciństwo jej córki. 42-latka z bólem przyznała, że ona sama miała szczęśliwe dzieciństwo oraz nastoletnie lata, gdzie nie było alkoholu. Pić zaczęła jednak niedługo potem, jak na świecie pojawiła się jej córka, i piła do momentu, aż dziecko dorosło. Była funkcjonariuszka z trudem wspomina moment, w którym córka pierwszy raz zwróciła jej uwagę. Jako dziecko nie zdawała sobie sprawy, że mama pije. Kiedy była nastolatką, to ja z kolei byłam fajną, rock'n'rollową i rozrywkową mamą. Pamiętam ten dzień, kiedy córka pierwszy raz zwróciła uwagę na moje picie. Była już wtedy na studiach.
Miałam wódkę w zamrażalniku, w lodówce. Szłam do kuchni, wyjmowałam wódkę, brałam łyka i chowałam. I ona w pewnym momencie, jak byłam w kuchni, weszła i powiedziała: ja nie jestem ani taka głupia, ani taka ślepa, jak ty myślisz? Kropka. Kolejna sytuacja zdarzyła się po moich imieninach, 30 czerwca. A ty gdzie? Zapytałam, sącząc piwo. Wyprowadzam się, bo pijesz, wspomina 42-latka. Dzisiaj grzeje, 1. Fatalne wiadomości z samego rana, niestety nie przeżyli. Okropna nagła śmierć 2. Królowe życia, Rafał i Gabriel nie są już razem. Jeden z nich został przyłapany z innym. Ostatecznie Lucy nie udało się stanąć na nogi, porzucić pracę w policji i wyleczyć się z problemu alkoholowego. Nie pije już od 22 lat, jednocześnie przyznając, że wiele kosztowało ją pozbycie się poczucia winy. Dodaje również, że dzięki rozmowom z córką ta nie chowa do niej żalu. Najlepsze newsy dnia, źródło, Wprost. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj video. PL na Google News.